Wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Kto jest raz zbawiony, jest zawsze zbawiony, ponieważ zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynku zbawianego, więc zaufaj Jezusowi Chrystusowi, a wtedy będziesz zbawiony. Przestań ufać sobie, zaufaj Jezusowi. Przestań wierzyć sobie, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Przestań wierzyć w siebie, tylko wierz Jezusowi. Więc jeśli uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, będziesz raz na zawsze zbawiony. Tego uczy nas Słowo Boże, Pismo Święte. I są niestety tacy ludzie, którzy nie wierzą Jezusowi i uznają Go za kłamcę i chcą też innych przekonać do ich błędu, ponieważ używają starego diabelskiego wytrychu. Gdy diabeł zapytał, czy rzeczywiście Bóg powiedział, tak samo oni pytają, czy rzeczywiście Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, i zaczynają ich opowieści z mchu i paproci po to, żeby ludzi wierzących, jeśli można, zwieść. Jednym z takich chwytów jest nawet używanie, tak jak diabeł w czasie kuszenia Pana Jezusa używał Słowa Bożego, tak i oni używają wyrwanych z kontekstu fragmentów Pisma Świętego. Jednym z takich wyrwanych z kontekstu fragmentów Pisma Świętego jest Jakuba, 5 rozdział, 19-20. W Słowie Bożym zapisanym pod tym adresem znajdujemy takie słowa. Bracia, jeśli kto z was zboczy od prawdy, a nawróci go kto, niechże wie, że kto odwróci grzesznika od błędnej drogi, jego zachowa duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Bracia, jeśli ktoś z was zbłądzi od prawdy, a jeden go nawróci, niech wie, że kto nawraca grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Ci zwodziciele myśli mówią, że człowiek ten potrzebował ponownego nawrócenia, dlatego musiał utracić swoje zbawienie. Tak mówią. Jak wspomniałem wcześniej, w moich wcześniejszych uwagach na temat nawrócenia apostoła Piotra, opisanego w Łukasza 22, 32, Łukasz 22, rozdział, 32, werset. Alem ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja i ty kiedyś nawróciwszy się, utwierdzaj braci swoich. Zbawienie i nawrócenie to nie to samo. Osoba zostaje zbawiona raz na zawsze. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Ale istnieje zagrożenie i jest niestety możliwość, że będzie potrzebować kilkukrotnego nawrócenia w wyniku tego, że zeszła z drogi prawdy i poszła na manowce. Nawrócenie oznacza posiadanie serca, które zwróciło się do Boga. Dzieje się tak początkowo, gdy osoba zostaje zbawiona, ale jeśli odwróci swoje serce w stronę świata, będzie musiała zostać przywrócona przez ponowne odwrócenie serca, czyli nawrócenie. Aby pomóc rozwiązać zamieszanie w umysłach niektórych, niektórzy tłumacze używają słów sprowadzić go z powrotem lub zawrócić go, ponieważ słowo nawraca, które jest w części tłumaczeń, jest to słowo, które właśnie wywołuje taką tutaj rozmowę. Jest to przywrócenie duszy do komunii z Panem Jezusem Chrystusem, a nie drugie zbawienie. Jeśli nawrócenie jest równoznaczne ze zbawieniem, to fakt, że jednemu z jego braci kazano się nawrócić, powinien nas trochę dziwić. Wszyscy wiemy, że Pan Jezus Chrystus jest jedynym, który ratuje duszę z piekła, nie bracia. Powinno być oczywiste, że nie można mówić o drugim zbawieniu. Ci, którzy pracują nad
przywróceniem błądzącego w Galacjan 6:1 i to znajdujemy, bracia, 6 rozdział, Galacjan 6:1. Bracia, jeśli by człowiek i pochwycony był w jakim upadku, wy jako duchowi naprawiajcie takiego w duchu łagodności, dając baczenie na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Widzimy tutaj, mogą zbawić duszę od śmierci. Śmierć odnosi się tutaj do błądzącego chrześcijanina, który został zabrany do domu, do nieba, jako wynik wyroku od Ojca. I to możemy też sobie znaleźć w pierwszym liście Piotra 1:17. Jeżeli nazywacie Ojcem tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynku, z bojaźnią przepędzajcie czas pielgrzymowania swego. Jego grzech tego człowieka wierzącego jest taki, że Bóg postanawia usunąć go z jego miejsca świadectwa na ziemi i jest to dosyć często praktykowane przez Boga. Możemy to przecież zobaczyć w Ewangelii Jana, 15 rozdział, werset 2. Każdą latorośl, która we mnie owocu nie przynosi, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby obfitszy owoc przynosiła. A także Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, Dzieje Apostolskie 5:1. I mamy tu napisane tak, pewien mąż imieniem Ananiasz z Safirą, żoną swoją, sprzedał posiadłość i ujął z tych pieniędzy z wiedzą żony swojej, a przyniósłszy część jakąś, złożył u nóg apostołów. I rzekł Piotr, Ananiaszu, czemuż szatan napełnił serce twoje, abyś skłamał Duchowi Świętemu i ujął z pieniędzy za rolę? Czyż pozostając przy tobie nie była twoją i po sprzedaniu nie byłoż w twojej mocy? Czemu żeś rzecz tę przypomniał? Puścił do serca swego, skłamałeś nie ludziom, ale Bogu. A usłyszawszy Ananiasz te słowa, padłszy, wyzionął ducha i przyszedł strach wielki na wszystkich, którzy to słyszeli. A młodzieńcy wstawszy, usunęli go i wyniósłszy, pogrzebali. I stało się po upływie jakby 3 godzin, że i żona jego, nie wiedząc, co się stało, weszła. I rzekł do niej Piotr, powiedz mi, czyście za tyle tę rolę sprzedali? A ona rzekła, tak jest, za tyle. A Piotr rzekł do niej, czemu żeście się z sobą zmówili, aby kusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego u drzwi są i ciebie wyniosą. I padła zaraz przed nogami jego i wyzionęła ducha, a młodzieńcy wszedłszy znaleźli ją umarłą i wyniósłszy, pogrzebali ją obok męża jej. Przyszedł strach wielki na wszystek zbór i na wszystkich, którzy to słyszeli. Także pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, werset 2, mówi nam o tym, że abyście się nadeli, a nie zasmucili się raczej, aby został wyłączony spośród was ten, który taki uczynek popełnił. A także 11:30 w pierwszym liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, werset 30. Dlatego między wami wielu jest słabych i chorych i niemało zasnęło. A także pierwszy list Jana, 5 rozdział, 16 werset, pierwszy list Jana, 5 rozdział, werset 16,
Mówi, jeśli kto widzi brata swego grzeszącego grzechem nie na śmierć, niechże się modli, a da mu Bóg żywot. To jest niegrzeszącym, nie, to jest grzeszącym nie na śmierć. Jest grzech na śmierć. O takim nie mówię, aby się modlić. Tutaj warto zauważyć, że słowo termin, zbawienie, tutaj jest uwolnieniem od śmierci dosłownie z ręki Boga na osądzie wynikającym z Bożych rządów na ziemi. Ludzie za swój grzech umierają. Widzimy to na przykład w 4 Mojżeszowej 27:3. Córki Selofhada powiedziały: Ojciec nasz umarł na pustyni, lecz nie należał on do zastępu tych, którzy się zbuntowali przeciwko Panu w zastępie Koracha. Umarł on za swój własny grzech. Za swój własny grzech umarł. I to jest bardzo ważne. I też mamy w powtórzonego prawa 5:24-16. Nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców. Każdy za swój grzech poniesie śmierć. Widać, że za swój grzech się ponosi śmierć. I to jest bardzo ważne. Także widzimy, gdy Achan, syn Seracha, targnął się na to, co było obłożone klątwą. Jozuego, 22 rozdział, 20 werset o tym mówi. Nie zwrócił się gniew przeciwko całemu zborowi izraelskiemu, tak zwrócił się. A chociaż on był pojedynczym człowiekiem, to nie sam jeden zginął za swój grzech. I tak właśnie jest w przypadku grzechu jakiegoś wierzącego, którego się nie osądzi. Trzeba go, tak jak Achana, osądzić. I także Druga Królewska 14:6, lecz synów zabójców nie skazał na śmierć zgodnie z tym, co jest napisane w Księdze Zakonu Mojżeszowego, gdzie Pan nakazał. Nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców, lecz każdy za swój grzech poniesie śmierć. I jest to bardzo ważna zasada, że za grzech się umiera. I powtórzona jest ta zasada, Druga Kronik 25:4, lecz ich synów nie kazał zabić, gdyż tak jest napisane w zakonie, w Księdze Mojżeszowej, gdzie Pan nakazał, nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców, lecz każdy za swój grzech śmierć poniesie. Tutaj jest to ta zasada dosyć ważna, żeby ją rozumieć i nie zapominać o niej. Dlatego jest tutaj bardzo ważne, żeby wiedzieć, że w tym miejscu o tym była mowa. I Słowo Boże jednoznacznie mówi, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków, na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa i tylko na podstawie wiary przez to, że Chrystus dokonał doskonałego dzieła na krzyżu Golgoty. Uwierz zatem Pana Jezusa, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony od należnej ci kary piekła wiecznego. Więc zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków, zbawienie od piekła jest z łaski niezależnie od uczynków. I nie należy go mylić ze zbawieniem od fizycznej śmierci, bo to jest całkiem co innego. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony właśnie od fizycznej śmierci z rąk Antychrysta i doczeka przyjścia Pana Jezusa, gdy Pan Jezus przyjdzie na ziemię, aby ustanowić nowe przymierze i doczeka się przyjścia osobistego Pana Jezusa Chrystusa. Rzymian 10:9 właśnie mówi o takim właśnie tutaj zbawieniu, że usta, które wyznają Jezusa Panem, będą zbawione. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Bo sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. I kontekst 10 rozdziału Rzymian mówi wyraźnie, że chodzi o moment, kiedy Pan Jezus przyjdzie na ziemię, aby ustanowić nowe przymierze. Dopiero wtedy
Gdy doczekają ci ludzie przyjścia Chrystusa, ich ciało, ich życie biologiczne przestanie być zagrożone, bo Pan Jezus ich ochroni. Więc to są dwie różne rzeczy. Tu mówimy w tej serii o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego w Pana Jezusa Chrystusa, które to wieczne bezpieczeństwo gwarantuje miejsce w niebie na podstawie tego, że się uwierzyło Panu Jezusowi Chrystusowi jako jedynemu Zbawicielowi. Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Nie należy tych rzeczy mylić ze sobą. Ziemskiego życia będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, a czym innym jest zbawienie do nieba, uratowanie przed nadchodzącym gniewem, przed piekłem uratowanie. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony przed nadchodzącym gniewem Bożym. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.